Iza, a widziałam, że ty masz taki piękny album ciężki ze swoimi zdjęciami. Tak. Czy możesz nam go pokazać? Tak, pokażę wam. Ja mam taki, bo to do końca to nie jest, znaczy to jest album, ale w takiej bardzo innej formie, bo jakby taką wygląda. Piękne zdjęcie, też czarno-białe. To jest taka skrzynia, w której po prostu, o, już mi wypadła połowa, są zdjęcia. A możesz wyjąć kilka i pokazać tak, nam tutaj? Tak, to muszę tutaj się ogarnąć, żebyś mi tu po prostu połowa wpadła. Czekajcie, już to robię, tylko muszę go odłożyć. On waży 100 kilo. No i dobra. No i tu jest na przykład moja fotka przed ślubem. Piękna. To było przed ślubem. A muszę wam powiedzieć, że ja w ogóle nie miałam sesji ślubnej, wiecie? To jestem ja z moim tatą, który strasznie przerwał mój ślub i w ogóle płakał. Był przejęty bardzo. No jak to tata. Bardzo. I w ogóle właśnie chciałabym tutaj obalić mit. To jest mój tata, który ma wielkie usta. I ja mam te same. Nigdy sobie nie robiłam ust. Kiedyś powiedziałam, jak miałam 20 parę lat, że moje usta zostały zrobione 20 parę lat temu, a potem przez mojego tatę i potem usłyszałam, że mój tata jest chirurgiem plastycznym i odpowiedzialny, bo dziecko powiększył usta. Boże, jaką ludzie mają wyobraźnię. No dobra, po prostu trzeba już mówić wprost. To jest zdjęcie, które zostało wykonane podczas mojego pierwszego tańca z mężem, więc jest to w ogóle uchwycona chwila, a podczas tańca ciężko jest uchwycić ładne chwile, więc spokojnie. I zawsze wszystkie zdjęcia są czarno-białe? Wszystkie moje zdjęcia z dnia ślubu są czarno-białe, dlatego też pytałam o twoje, bo ja kocham czarno-białe zdjęcia. I teraz też robię regularnie sobie czasami z Chriskiem zdjęcia ogólnie. Mhm. Takie nasze rodzinne, bym powiedziała. I też te sesje są zazwyczaj czarno-białe. Też moja sesja ciążowa była czarno-biała. Tak, było. Uwielbiam. Czekajcie, jeszcze a propos zdjęć, co mogę wam pokazać. Takie trochę szalone zdjęcie, jeszcze ja tu byłam w szlafroku z moimi pięknymi, już gotowymi druhnami. One wszystkie miały sukienki takie same? Każda sukienka była troszkę inna, ale wszystkie były granatowe. Mhm. Ale jakby dałam dziewczynom możliwość wyboru takiej sukni, w której czuły się najlepiej, wyglądały się najlepiej, która pasowała do ich figury. No oczywiście zdjęć mam milion, nie będę wam wszystkich pokazywać, to jesteśmy my już w kościele, już w tych najważniejszych momentach. A tu jest na przykład zdjęcie mojego męża, jak się szykował jeszcze na... O, jaki zadowolony. No! Chyba nieświadom jeszcze był.